Jak dotąd rok 2014 nie rozpieszczał fanów zagracania swoich półek przerośniętymi edycjami kolekcjonerskimi. Sytuacja ta po raz pierwszy na poważnie odmienia się z wrześniową premierą Destiny, a konkretniej z edycją Ghost wspomnianego tytułu. Właśnie na nią już za chwilę rzucimy okiem i położymy swoje łapska, jednocześnie sprawdzając, o co takie wielkie Halo. To znaczy Halo. Po otwarciu solidnego i przyjemnego w dotyku pudła zbiorczego, w pierwszej kolejności w nasze ręce trafia danie główne kolekcjonerki, a więc replika ducha, towarzysza każdego gracza w Destiny, uzbrojonego nie tylko w limitowane dla tej edycji barwy, ale i również reagujące na ruch z zewnątrz lampy oraz rzucane w naszą stronę teksty. Zupełnie jak i w samej produkcji, głos repliki to nikt inny jak Peter Dinklage, którego większość osób kojarzy zapewne z roli w serialu Gra o Tron. W tylnej części obudowy ducha odnajdziemy wejście na ładowarkę, również dołączoną do zestawu i całkiem elegancko zapakowaną, jak i suwak, dzięki któremu ten ciężki gadżet ustawimy na jeden z dwóch dostępnych trybów działania, z uruchomionym oświetleniem oraz oświetleniem i głosem aktywowanym w trakcie poruszania duchem. Pod duchem znajdziemy coś, co twórcy określili jako teczkę strażnika, zawierającą mnóstwo notatek, przypisów, gwiezdnych map, pocztówek i katalogów uzbrojenia. Innymi słowy, zestaw mający na celu wprowadzić nas w klimat uniwersum gry i odpowiednio nastawić do zabawy. W podobnym motywie utrzymany jest tu również list powitalny, a całość nie tylko została tu świetnie wykonana, ale i również zacnie wykonuje swoją robotę. Po drodze w ręce wpadnie nam także koperta z naszywką, selfie astronauty i innymi elementami nie do końca z naszego świata, a zwieńczeniem podróży do dna pudła będzie steelbook, kryjący nie tylko płytę z grą, ale i zestaw kodów na takie rzeczy jak unikatowy statek i skórka ducha, czy też dwa zapowiedziane dodatki, z których to pierwszy ukazać ma się już w grudniu tego roku. Podobnie jak i pudło zbiorcze, również metalowa wersja pudełka na grę utrzymana jest w cieszącym oko, minimalistycznym stylu i zdecydowanie nie ma czego wstydzić się na tle innych steelbooków na rynku. I to byłoby już na tyle w temacie prezentacji edycji Ghost Destiny, a recenzję tej nowej gry twórców Halo odnajdziecie już wkrótce na benchmark.pl.